Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, przedstawię Wam dzisiaj partię Mistrza Świata Magnusa Carlsena z Janem Niepomniaszczim, którzy rozgrywają turniej z cyklu Championship Chess Tour Skilling Open 2020. W tym turnieju brał udział również Jan Krzysztof Duda. Niestety nie udało mu się zakwalifikować do pierwszej ósemki. No i tutaj panowie już grają system pucharowy. Magnus Carlsen rozpoczął ruchem D4, moi drodzy. Przypomnę, Norwegia kontra Rosja. Jan Niepomniaszczi jest naprawdę niesamowitym zawodnikiem w szachach, szczególnie błyskawicznych i szybkich. Bardzo dobrze, po prostu bardzo dobrze gra w szachy. Skoczek na F6 właśnie zagrał tutaj Rosjanin. C4 zagrał Carlsen i posunięcie G6. I teraz pojawiają się opcje, czy będzie to debiut pod tytułem obrona królewsko-indyjska, czy też będzie to na przykład obrona Grünfelda, czy też możemy przejść do takich systemów Benoni i struktur Benoni. No zobaczymy. Tutaj Jan Niepomniaszczi jest właśnie słynny z obrony Grünfelda i to się właśnie też dzieje. D5. Carlsen dobrze o tym wie. Carlsen nie boi się nawet wchodzić w główne warianty. No w tym momencie po ruchu D5 oczywiście, no tutaj można wybić pionka na D5. Jeżeli skoczek wybija, to mamy opcję zyskania silnego centrum poprzez ruch E4, po wybiciu na przykład na C3 bijemy pionkiem i tak dalej, i tak dalej. Taki fajny system goniec C4, tutaj tego nie przestawiam, tylko staram się strzałeczkami trochę, mam nadzieję, że to sobie troszeczkę wyobrażacie. Tutaj goniec G7 i skoczek E2, dosyć takie ciekawe struktury powstają z jednej i z drugiej strony. Jest tutaj kilka różnych wariantów, również można grać skoczek na F3 z planem goniec F4, można też próbować grać H4 w którymś momencie, bardzo ostre zagrania. No tutaj Magnus Carlsen postanawia zagrać dosyć ciekawie. Pionek bije na D5. No to znaczy, to jest jeszcze normalna sprawa. Skoczek oczywiście odbija. No i teraz też można zagrać dosyć ciekawe posunięcie. Moi drodzy, kiedyś taka ciekawostka. Grałem z Janem Krzysztofem Dudą partię błyskawiczną. Właśnie dokładnie mieliśmy taką sytuację. No i postanowiłem zagrać bardzo stary wariant pod tytułem skoczek na A4. Wygląda to dosyć dziwnie, ale nie chcę wymieniać skoczków na D5 i powoduje to, że jak skoczek pójdzie na B6, to po prostu wymieniamy i psujemy strukturę. Tam są też różne takie zależności. Ten skoczek może też na C5 ruszyć, no ale to inna bajka troszeczkę. Może innym razem, moi drodzy, przejdźmy do partii, jaka tutaj następowała, do ruchów, które były. Carlsen zagrał właśnie też ruch zaskakujący, ale też normalny, tak też się, moi drodzy, gra. Goniec D2. No właśnie, po co takie posunięcie dosyć pasywne z jednej strony, można powiedzieć, no ale nie do końca. Ten ruch ma swój zamierzony cel. Chodzi o to, że po ruchu goniec G7, a tak też następuje, gramy E4 i zmuszamy przeciwnika do decyzji takiej. Albo wybijamy skoczka na C3 i wybijamy gońcem, nie psując sobie pionków tutaj w centrum. Znaczy, te pionki do centrum jakby doszły, byłoby świetnie. Tak się gra oczywiście, że im więcej pionków w centrum, tym lepiej, ale tutaj białe właśnie troszeczkę przychodzą do takiej innej pozycji, nie chcąc wchodzić w główne warianty Grünfelda. Dlatego też goniec D2 się przydaje. A po ruchu na przykład skoczek B6, goniec znowu idzie sobie na E3. Niby tracimy tempo, ale zachowujemy taką pozycję właśnie ze skoczkiem na C3, nie z pionkiem na C3. Ok, w partii nastąpiło bicie na C3, goniec wybił na C3 i, moi drodzy, roszada ze strony Jana Niepomniaszczego. Swoją drogą trudne nazwisko i tutaj Carlsen zagrywa posunięcie ani skoczkiem, ani gońcem, co by się narzucało, przecież trzeba rozwijać figury, no ale mistrz świata może sobie pozwolić na wiele rzeczy. Oczywiście taki ruch też jest możliwy, hetman D2. Ten ruch ma na celu, jak żeby inaczej, zrobienie może długiej roszady, może wstawienia wieży na D1, żeby tego pionka D4 mocniej obronić, ale druga sprawa też jest taka, że hetman wspomaga gońca, no i po na przykład ewentualnym przepchaniu tego pionka na D5 zawsze hetman ma opcję wybicia, chociaż niekoniecznie może chce to zrobić, ale jest po prostu opcja, to jest bardzo ważne, a hetman D2 przyda się zawsze. To jest zawsze też taki ruch, który troszeczkę może wybić przeciwnika z rytmu. W tym momencie skoczek zagrał na C6, sprawa naturalna. Widzimy też, że ten skoczek atakuje mocno pionka na D4 razem z gońcem, razem z hetmanem. Też jeszcze pragnę nadmienić, że tutaj na przykład po ruchu C5 właśnie jest opcja wybicia tego pionka i hetman też broni tego gońca po wybiciu. To może głównie też o to chodziło. Moi drodzy, skoczek C6 zostało zagrane i skoczek na F3 bronić trzeba. Goniec G4. No i widzimy, że czarne mają zrobioną roszadę, mają wyprowadzone wszystkie figury. Jest ładnie, pięknie. nie wszystko hula. No ale nie do końca. Kwestia gustu, kto jaką pozycję lubi. Ja już bym wolał to grać zdecydowanie białymi, gdyż to są moje pozycje. Jakie są wasze gusta? Piszcie w komentarzach. Moi drodzy, tutaj białe zagrały takie posunięcie D5. Już bazując na mocnych konkretach. Zauważcie, że pozwalają czarnym wybić skoczka i psuć strukturę, rzecz jasna. Tak też następuje. Bicie na F3. No cóż, bicie na przykład skoczka na C6 nie byłoby najlepszą drogą, bo mamy tutaj wybicie hetmana z szachem, a następnie goniec wybije na E4 i czarne mają przewagę w materiale, w pionkach po prostu, więc skoczka nie można wybić. Tutaj trzeba się nastawić na inne bicie. Mianowicie wtrącamy, goniec bije na G7, dobre posunięcie, no trzeba tak zagrać, żeby tego gońca potwora wymienić. Jeżeli goniec wybija, no to wiadomo, wybijamy wieżę, mamy przewagę białymi. Tutaj król oczywiście wybija na G7, no i pionek wybija gońca. No i teraz powstała taka pozycja równie ciekawa, powiedzmy taka prawie końcówka już, bo sporo figur się wymieniło i teraz skoczek musi gdzieś się poruszyć. Widzimy nieźle tutaj hetman broni tych pól, również na D4, więc jedyne słuszne pole to jest chyba E5, no i tak też zagrywają czarne. Moi drodzy, jestem też ciekawy, jaki ruch byście wykonali białymi. Teraz jeszcze tak pragnę nadmienić, że tutaj goniec białopolowy ma w swoim obozie pionki również stojące na białych polach. Z reguły nie jest to najlepsza opcja, gdyż pionek swoje pionki, jak goniec strzela swoje pionki, no to niezbyt dobrze to wygląda, ale te pionki mają szansę marszu. No ale teraz zastanówmy się, jak byście zagrali jak mistrz świata, moi drodzy. Zadanie dla was. Ja już pokazuję rozwiązanie. To nie jest jakaś kombinacja, ale takie ciekawe po prostu posunięcie. Długa roszada. Bardzo odważny ruch. Inny niż zwykle się zagrywa w Grünfeldzie. W Grünfeldzie to ja rzadko kiedykolwiek widziałem długą roszadę. No ale pytanie, co będzie z tym pionkiem, jeżeli skoczek wybije na F3. Myślę, że już większość z was wie, że ten pionek jest zatruty, nie można go zbijać, dlatego że hetman zagrywa na C3 z szachem. I w następnym ruchu zdobywamy tego skoczka, więc pionek jest nietykalny w tym momencie. Nastąpiło C6, a to jest posunięcie jak najbardziej naturalne i logiczne, dlatego że jak jest długa roszada, to czarne planują zagrać wieża C8, otwierać linię, żeby tego króla atakować. Druga rzecz jest też taka, że hetman ma ochotę wyjść troszeczkę tutaj na dwór i poatakować skrzydło hetmańskie w tym wypadku. No C6 taki ruch, no grać trzeba, próbować też rozbijać po prostu centrum. No Magnus Carlsen znowu zaskakuje, chociaż ten ruch już myślę, że jest dosyć łatwy, znaczy jest troszeczkę łatwiejszy według mnie. No i co zagrywa Magnus Carlsen? Czy idzie na bój tutaj z pionkiem, czy wybija pionka? No nie bardzo mi się to podoba, bo ta linia się otwiera. Czy jest jakieś opcje przepchania tego pionka? No też generalnie jest opcja, ale hetman wybija, moi drodzy, i zmusza białe do wymiany hetmanów, czego białe nie chcą robić, gdyż po D6, hetman bije D6, pionek wybija, wieża bije, wyobraźmy tą sobie pozycję. No i myślę, że końcówka jest bardzo przyjemna dla czarnych ze względu właśnie na te zdwojone pionki. Gdy nie ma tutaj hetmanów, to czarne są bardzo zadowolone. Białe zagrywają goniec na H3. Bardzo ciekawy ruch, nie pozwalający przede wszystkim wejść wieży na C8, sprawa normalna. No i teraz po gońcu na H3 tutaj Niepomniaszczy zagrał ruch król G8. Mógł tutaj oczywiście wybić tego pionka na D5. Trzeba było raczej to zrobić mimo wszystko. No ale bał się przede wszystkim prawdopodobnie tego związania na tej diagonali A1, H8. Przede wszystkim skoczek stojący z królem na jednej diagonali i hetman wiążący te figury. No to jest duże niebezpieczeństwo, gdyż jeszcze groziło na przykład zagranie F4, więc no tak profilaktycznie te król G8 jest zagrane. No mimo wszystko Carlsen zagrywa hetman na C3, atakuje skoczka. No i teraz powiem w ten sposób. Tutaj zmusza troszeczkę czarne do zagrania takiego ruchu jak F6, ale zauważcie, że goniec pięknie się ładuje na E6 z szachem. Jest w zasadzie nie do ruszenia. Pozycja białych jest niezwykle przyjemna, niezwykle dobra, gdyż proste plany mamy w tym momencie. Po F6 goniec E6, gramy F4, planujemy grać H4, H5, król schodzi na B1, żeby nie było jakichś tam kopytek czy tam ataków ze strony czarnych. No i próbujemy grać wieżami po linii G. No prosty atak, moi drodzy, no ale też można zagrać hetmanem na C7, to też nie najgorsze posunięcie. Wtedy należałoby grać król B1 od razu, żeby tego króla schować z jednej linii, żeby nie było opcji, wymiany. No cóż, ale tutaj Jan Niepomniaszczi popełnił gruby błąd, moi drodzy. Gruby błąd, gdyż zagrał hetmanem na b8. Mega profilaktycznie. Może sam się po prostu bał, że tutaj jakaś wymiana hetmanów, ale przecież wymiana hetmanów jest dobra dla białych. No cóż, nie wiadomo, co było w jego w głowie. To jest zawodnik, który prawie dobijał do rankingu 2800, więc wie na pewno lepiej. No cóż, ale ten ruch jest wielkim błędem, gdyż następuje kolejne piękne posunięcie ze strony mistrza świata, chociaż ruch myślę, że nie jest trudny. I teraz, moi drodzy, spróbujmy znaleźć to posunięcie. Co zagrały tutaj białe? Można sobie oczywiście film zatrzymać. Białe zagrały ruch d6. Niezwykle silne posunięcie, niezwykle proste w tym momencie, dlatego że odcinamy hetmana od skoczka. Jedyną dobrą drogą, no to jest wybicie raczej na d6, tak? Trzeba też zrobić. No i ten ruch powoduje, że mamy opcję zagrania na f4 pionkiem. Ruch f4, zobaczcie, powoduje, że skoczek jest po prostu do wzięcia, nie ma go jak bronić, on nie może się poruszyć na to miejsce, na to d3, na f3, na g4. Jedyna droga to jest skoczek d7, które też niestety nie pomaga, bo goniec wybija. Także widzimy konsekwencje ruchu hetman b8, który jakby stał na c7, miałby opcję obrony tego skoczka, którym mógłby się na przykład wycofać na d7. Moi drodzy, no i teraz jest figura mniej, znaczy jeszcze nie, bo ta figura nie została wybita. Dopóki nie wybita, dopóki piłka w grze, to mecz trwa. No tutaj Jan Niepomniaszczy zagrał wieża e8. Tak naprawdę, moi drodzy, po 17 ruchach już tutaj czarne mogły złożyć broń, ale jeszcze walczą. No i teraz zaskakujące ruchy mistrza świata mimo wszystko, bo większość z nas by od razu w takich powiedzmy, jakbyśmy grali na żywo z kimś lepszym, wyobraźmy to sobie, i bierzemy figury, no to szargają nami emocje i byśmy tutaj na pewno szybko wybili skoczkę, żeby mieć z głowy. Nie, mistrz świata. Mistrz świata zagrywa spokojne wieża h na e1. Zauważcie, że skoczek nadal nie ma opcji ucieczki, więc ten skoczek nie ucieka, wszystko jest pod kontrolą. Tutaj zostaje zagrane A5, no jakiś taki ruch nieco agresywniejszy, próbujący nadszarpnąć tutaj przeciwnika, ale Magnus Carlsen, zauważcie, że znowu gra ruch spokojny. Król B1, no to jest takie, no nie jest to lekceważenie, absolutnie, no to są ruchy bezpieczne i pozwalające przede wszystkim na późniejsze wybicie skoczka. Tutaj zostaje zagrane A4 i dopiero w tym momencie właśnie Magnus Carlsen decyduje się na wybicie skoczka. To jest też taka dobra nauka dla nas, gdyż zobaczcie, że on poprawił ostatnią figurę, schował króla i dopiero przeszedł do konkretów, który i tak by nie uciekł. Wieża zbiła na e5, no i gramy f4, tak? Znaczy tak zagrał mistrz świata, wieża zagrała na c5, widzimy też konsekwencje ruchu król b1, zauważcie, jakie to jest fajne, bo król tutaj jakby stał na c1, miałby kłopoty oczywiście, także widzimy sens tych ruchów tutaj mistrza świata. Wieża obroniła pionka, a król zszedł ze związania. Po tym ruchu hetman zagrał na f6, moi drodzy, i posunięcie a3, no gryzie czarny, gryzie, jakieś tutaj opcje jeszcze pozornie powstają. No b3, zagrać trzeba, nie możemy pozwolić sobie na otwarcie linii, pamiętajmy o tym, nie pozwalajmy przeciwnikowi na jakąkolwiek kontrę, nawet minimalną szansę na zwycięstwo, jeżeli mamy tutaj taką przewagę. Wieża na h5 zagrał tutaj Jan i moi drodzy, co byśmy zrobili? No atakuje nam tutaj wieża gońca, uciekamy gońcem, czy go bronimy? Można, te wszystkie ruchy są jak najbardziej prawidłowe, ale mistrz świata postanawia zagrać jak Michał Tal, chociaż to jest, myślę, że dosyć łatwe, jak się przyjrzymy. Zobaczcie, wieża na d6. No o co chodzi? Jeżeli wieża zbija gońca, to jest opcja zdwojenia wież i powiedzcie mi, jak się bronić przed wieża d8. Nie ma opcji przed obroną tego ruchu wieża d8 ze zdobyciem hetmana lub dobrowolnym matem. I uwaga, hetman zagrywa na e8. Nie pozwala tutaj zagrać wieży, zdwoić wieży. Oczywiście to można było wykonać, ale mistrz świata zagrywa teraz posunięcie kolejny raz niesamowicie widowiskowe, że tak powiem, bo mógłby na przykład odejść gońcem, mógłby zagrać wieżą, obronić gońca, no i można się poddać czarnymi po prostu, ale mistrz świata zagrywa, uwaga, goniec na e6. Goniec na e6, fantastyczne posunięcie, oddajemy tutaj figurę. Fantastyczne mam na myśli raczej widowiskowe również. No tutaj została przyjęta ta ofiara i moi drodzy, ruch, który kończy partię. Wieża E na D1. Zauważcie, że ten sam motyw wchodzi na D8. Tutaj nie ma jak się bronić nawet po hetman F7. Po prostu wchodzi wieża. Wieża bije i dostajemy mata w kolejnym ruchu. Czy na E8, czy na F8. Jest mat na F8 od hetmana lub od wieży. Także partia niezwykle wyglądająca prosto ze strony mistrza świata. No tutaj Rosjanin się pomylił. Ale świetnie też Magnus Carlsen uczy nas takiego spokojnego podejścia do pozycji. Gdy zdobywa figurę, to jeszcze poprawia te figury. Każda partia uczy, moi drodzy, uczmy się, analizujmy partię. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, cześć.